Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Talented. I tak, słowem wstępu muszę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Podejście dzisiejsze, to które tu widzicie, jako summoner, nagrywam już po raz drugi. Po pierwsze podejście niestety mi skraszowało. I to po prostu zarówno OBS, jak i grę. Brawo po prostu. Więc tak, niestety będziemy mieli już odblokowane trochę rzeczy, bo jak się okazuje, nawet niedokończone podejścia odblokowują rzeczy. A druga sprawa, jak zapewne widzicie, w prawym dolnym rogu skaczał sobie taki fajny ktoś w postaci mojego youtubera, made by siostrka, znana też jako siostra, znana też jako to małe coś, które mi przeszkadza podczas nagrań. Więc ogólnie mówiąc, w najbliższych odcinkach prawdopodobnie będzie sobie tutaj siedziało, bo chcę sobie sprawdzić, jak on się sprawdza. I kto wie, może zostanie tu już na stałe, żeby był jakiś ciekawy urozmaiceń. Ale dobra, tak czy inaczej, nie będę więcej przedłużał. Lecimy do Summonera. Który to, jak zobaczycie, ma już poziom czwarty. No niestety. I ma odblokowane dwie rzeczy. Tutaj szczerze powiem, nawet nie wiem jakie. Nie sprawdzałem niczego. Nic totalnie. Ale tak, zacznijmy od tego, że mam do wyboru albo jakieś spooky scary. Summon Skelebobs and upgrade your helpers. Już mi się podobało Skelebobs, boby. Ale tak, spooky scary Skelebobs, po prostu idealny mem. Drugą opcją, z którą mamy, widzę, że jest appropriation, czy tam appropriation. I to są bonusowe nagrody za life stealing. Okej. Muszę powiedzieć, że obie rzeczy wydają mi się naprawdę ciekawe i dają całkowicie inny styl gry. Ja jednak chcę Skelebobby, bo no, Bob. I tak, w dzisiejszym podejściu, żeby nie było, będziemy grać z umiejętnością taką, czyli Squel Charmy. Nie, Squel Charmy, nie Squel Charmy, ale tak, ogólnie to jest fajna zdolność, która jakby... No, można powiedzieć, że jest zdolnością, która automatycznie wywala coś podobnego do naszego tak podstawowego, ale o tym za chwilę. Następne podejście będziemy grać z tym drugim czymś. Natomiast jeśli chodzi o wybór, bierzemy Lower Cooldowns. Gram oczywiście na szóstce, co oznacza, że będą coraz szybsi. I rozpoczynamy! Yay! I tak, oto i nasz summoner, który to ma manę jak mag, a jego atakiem podstawowym jest przywoływanie ślimaków, morderców, bezserców. Nie, zawsze mi teraz śmieszne, jak na to patrzę. A jest drugi raz, który ich widzę. I tak, jak widzicie, ślimaki walczą. I tak podstawowy ślimaczek przywołany jest w stanie zrobić dwa ciosy. Jest to wystarczające na pokonanie jednego oczka. I tak. Całe szczęście, że mam tę zdolność. Bo nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, ale to po prostu przywołuje dwa glutki. Takie fajne. One zapadają szybciej od naszych ślimaków morderców bez serca. Ale no, są naprawdę wielkim ratunkiem, jak trzeba pilnie po prostu coś dobić. Bo klikamy tak, przywołujemy i każdy z nich bije podwójne obrażenie ślimaka, więc teoretycznie wychodzi to na równo. Ale no, no po prostu ratuje. I tak, dostajemy teraz Crawlies, czyli tu będą pajenki. I już mogę na start powiedzieć, że trafiło nam się ciekawe drzewko rozwoju, gdyż mam tutaj dwa lifesteale. To jest dosłownie 2% na to, że cios naszego minionka nas wyleczy. Więc jak będzie trzeba, to to rozwiniemy. Tu mamy cooldowny, świetna rzecz. Ale najważniejsza, exp bardzo blisko i bardzo szybko, więc jej obrażenia helperów, więc kolejny super jej. A co nam tu pokazało? Kalkium. Okej, to jest coś, czego nie znam, więc to chyba jest dla Skelebobów, których na razie nie mamy. I teraz tak, z innych rzeczy, które tu mamy, weźmy serduszko, żeby pokazało nam, co tam jest dalej. Nie opłaciło się. I teraz tak, więcej many. I w następnej rundzie cooldowny, expy oczywiście i to też się może przydać. Co prawda nie mam za bardzo lifesteala, nawet w ogóle nie mamy, ale z czasem na pewno jakiegoś weźmiemy. Więc tak, ogarnięte. Otrzymujemy obrażenia oczywiście, bo tak było od czwórki bodajże. I możemy teraz wypuszczać nasze ślimaki morderce bez serca, żeby ubijali naszych wrogów. I tak, szczerze, poprzednie podejście było takie łatwe, takie dobre, że aż doszedłem do wniosku, że powiedzmy, ślimak Manta może być chyba najłatwiejszą, najlepszą, najpotężniejszą postacią ze wszystkich. Więc tak, ciekawa sprawa, że akurat ktoś, kto
jako swoją specjalność ma przywoływanie ślimaków i innych dziadostw, jest potężniejszy od wielu innych. No i dobra, ślimaki wypuszczone, gluty też. Szkoda tylko, że one są takie kosztowne, mamy taką słabą regenerkowane. Ale w poprzednich, żeby było tak samo, musiałem dobrze podbić. Miałem na 6 sekund, chyba 6-8 nawet. A potem ten głupi crash. Ale dobra, expy. To może później. Expy. Tak, cooldowny i expy? Teoretycznie mogę. Ale mogę wziąć Mind Renda na później. Cooldowny i expy. Mind Rend sam w sobie nie jest taki dobry i dobra, już wiem, po co trzeba będzie pójść. Graveyard Shift. Wspaniała, potężna rzecz, którą też miałem ostatnio. Tworzone groby. A groby ogólnie są czymś pokrojnej, prościej mówiąc, rzeczy, które się pojawiają i które nas wzmacniają. Ale no, za dużo o tym, jak wzmacniają i jak one działają, nie będę mówił, dopóki ich nie zobaczycie, bo nie ma co spoilować. Ale jedne, co mogę wam zagwarantować, to, że te groby, no, mogą dawać niezłą strategię. I się fajnie rozwinie. Chociaż osobiście bardziej bym chciał spróbować w skelebobę się pobawić. Więc nie wiem, czy groby będą ważnym elementem spalenia skelebobów, czy nie. Chociaż pewnie tak, w końcu są trubki. Najlepsza rzecz, jaka może istnieć, trubki bobów. Bo to jest smutne, że boby umarły, no ale pomyślcie sobie. Te wszystkie boby, biedne, martwe, dostaną drugą szansę. Powstać jako skeleboby. No to... Moim zdaniem to mimo tego, że smutne, że boby nie żyją, to wspaniałe, że boby nie straciły swojej szansy na drugie życie. A. Dobra. Tak czy inaczej, bierzemy to. Cooldowny, oczywiście. Ona i... Dobrze, fajna zdolność. Definitywnie fajna. Na pewno się przyda. Ale to nie teraz. A teraz lecimy. I proszę, mamy groba. I ten grób sobie stoi. A jak go zniszczą, to sobie nie będzie stał. Ale ważna rzecz, że jeśli go dotkną, to zaczynajmy gnić. Gniący wrogowie trzymają obrażenia, fajne. I w sumie to tyle. Chociaż najlepiej by było, gdyby... No nie dotknęli tego groba. Bo z czasem będziemy potrzebować ich dużo do różnych zdolności. Pamiętam, że chyba była jakaś też, która daje bonus naprawdę fajne za groby. I no, delikatnie mówiąc, chciałbym, żeby te groby już stakowały, bo... No, na późniejszych falach, jeśli będzie ciężko, to zawsze one służą jako taki delikatny ratunek też z odpychaniem i tak dalej, więc... No, przynajmniej by było, gdyby nie umierały nam na tych prostych falach. W szczególności, że dostajemy na początku każdej fali, czy tam w sumie na początku każdej nocy, jak zwał, tak zwał w sumie. No jednego darmowego, za każdą zdolność taką, którą mamy, więc... No fajny snowballing. Z tego będzie i teraz tak... Czy tutaj było coś cennego? Nope. Tutaj była ta fajna zdolność. O, i to? Jeszcze damage'a. Wielbym damage'a. I teraz najważniejsze pytanie, czy idziemy przez hapeki, czy kupujemy jednak tą mniejszą... Tą... Nie no, wyjaśnijmy przez hapeki, to będzie szybsze. XP, nie? I co mogę powiedzieć? Nie wygląda najlepiej, jesteśmy blisko miejsca, które teoretycznie coś dla skelebobów będzie robić. Teoretycznie, bo jak mówię, nie jestem pewien. A nadal nie mamy skelebobów. Przy okazji, tak. Tak jak teraz myślę, bo też na podglądzie swojego oczywiście wspaniałego mnie, w wersji takiej chibi trochę. Dobra, zdążyłem uratować groba. Wszystko fajnie, pięknie, ale przydałoby się, żebym miał trochę więcej wyrazów w twarzy niż takie, powiedzmy, uśmiechnięte, normalne czy coś. Jak teraz gadałem o tym, że smutno, że nie mamy skelbowów, to przydałoby się, żebym mógł zrobić smutną minkę, ale... No na razie jeszcze ten pynygytuber aż takich zaawansowanych umiejętności nie ma. Ale jak mówię, to jest pierwsza wersja, naprawdę totalnie wstępna. A może też tak zostawię, nie potrzebuję niczego wielkiego, zaawansowanego. Ale no, z czasem może pomyślę. I właśnie, pajączek niestety złapał groba. Widzieliście, odepchnęło go trochę i zaczął gnić. No i smutne, bo straciliśmy bonus za dwa groby, które mieliśmy do tej pory. Ale no, groby. Coś jak pułapki tego łowcy, ale działające trochę bardziej na, jakby to powiedzieć, na naszą korzyść niż sama pułapka. Nasze stworki, jak umierają w walce, mogą teraz nam dawać expy. Jak miło. I w sumie to kalcyum...
Ja się nie wiem, czemu nie. Jak już będziemy mogli Skelebobo wezwać, to będzie fajne. I co my tam mamy dalej? Call of the Haunted. Mhm. Wiecie co, to jest świetna zdolność. Świetna zdolność, będę musiał ją zdobyć. Tylko, że jest trochę daleko, więc będziemy musieli iść przez te wszystkie dziadostwa. No ale dobra. Challenge accepted. Przynajmniej mam jakiś cel egzystencjalny. No i tak, jak widzicie, nasze ślimaki świetnie sobie radzą. I śmiem powiedzieć, że może nawet nie musimy używać glutków. A na samych ślimakach bylibyśmy w stanie sobie poradzić tutaj. I... no nie tak, że ja teraz sobie robię jakieś wyzwania, ale spróbujmy. Jeśli damy radę, to będzie fajnie. Jeśli nie, no to zawsze glutka mogę w każdej chwili wyciągnąć. W końcu wyzwanie jest natychmiastowe. Ma bardzo krótkie odnowienie, więc... ja. Po prostu nie ma nawet czym się przejmować. Jak będą potrzebne glutki, to wezmiemy glutki. I tyle w temacie. Ale na razie na tyle mało wrogów idzie i są na tyle powolni, że nasze ślimaczki powinny wystarczyć. Ślimaki mordercy bez serca. Szkoda, że już tego pierwszego wrażenia z tych wszystkich rzeczy nie zobaczycie. Trochę naprawdę śmutne, ale... najważniejsze, że udało mi się jakoś ogarnąć to, co crashowało i... nie powinno drugi raz skraszować. Miałem taką nadzieję i ten tajemniczy talent był świetny. Apeki, odnowienie, expy, lifesteal expy i powoli idziemy. I tak, ogólnie mówiąc, wiem, że może nie jest najlepsza opcja czy coś, ale stwierdziłem, żeby doszedł po wszystkie expy. Żeby jak najbardziej móc rozwinąć drzewko, zobaczyć jak najwięcej nowości, fajnych rzeczy i tak dalej, bo... po prostu chcę jak najszybciej coś pozobaczać, żeby potem marzyć sobie o jakichś fajnych buildach i tak dalej. A nawet jeśli będziemy takie zwykłe robić noce, tak jak teraz tutaj. Fajnie mieć właśnie już dużą swobodę w generowaniu buildów i tym podobnym, a tu lepiej byśmy mieli glutki, żeby groby nam zniszczyli. No, dlatego też będziemy inwestować mocno w expy. Bo każdy nawet malutki procencik expów, no ma szansę być tym, co zadecyduje o tym, czy zdobędziemy nową zdolność, czy nie. Fajnie by było też, gdyby się znalazło coś, co przyspiesza nam combo, tak jak to było na wojaku. Ale jestem świadom, że pewnie to nie będzie takie proste. A inna fajna rzecz to w sumie było, gdyby się znalazło... o nie, zjadłem groba. Coś, co pozwala nam tak samo jak ten, jak to się nazywa. Dobra, już się pogubiłem w tym, co w ogóle chciałem powiedzieć. A, dobra, już pamiętam. Fajnie by było, żeby znalazło się jakaś rzecz, która pozwala nam zwiększać życie naszych zwierzaczków. Jednak, no nie kłamiąc, nie zmyślając, nie przesadzając... najprościej w świecie, no fajnie by było, żeby jeden ślimak wytrzymywał trochę więcej niż do tej pory. I co my tu mamy? Grim Sacrifice. Okej. Okay. Jak giną, mam 5% szans na stworzenie mini styrty kości. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale okej. Okay. I pokazał nam coś dalej. Death Ride. Mhm. Kolejne po prostu... a, jak to się nazywa? Grobowce będą spełnione. Jak zostaną trafione, to jeszcze wybuchają. Świetna zdolność. Chęcią skorzystam. Co mamy? Wow. Uho. Da. Mega glutek. I like mega glutek. I want mega glutek. Nie wiem, jak daleko on jest od nas. Bardzo daleko, ale I want mega glutek. Musimy pójść po mega glutka. I tak, jakoś musimy iść po mega glutka jeszcze. Okej. Okay. To jest zdolność, którą też miałem ostatnio. Fajne, 5 much i tak dalej. Musimy go zdobyć. Ale jako, że też. Nie mogę polegać tylko na zdobywaniu zdolności. Idziemy tu, bo tu widzę właśnie dwa expy. A ja uwielbiam expić, więc tak... no, trzeba tak to zrobić. Wypuszczamy ślimaki przy okazji. I może nasze ślimaki sobie poradzą póki co. O! Widzieliście tą ministyrtę? Ona sobie leżała i nagle powstał z tego mini trupek. Czy to był Skelebob? Oby to był Skelebob. Jeśli tak, to gra pod Skelebobem będzie ciekawa. Proszę tylko, że stracimy wszystkie prawie groby. Myślę, że skupiłem się na tym, że Skeleboby teoretycznie powstają. Ale jej, jakie one ładne, malutkie, urocze. Mają aureolki nawet. Ciekawe, wszystkie nasze przyzwańce prawie chyba by miały aureole. W sensie wiem, że nasze muchy też będą miały aureolki, więc...
Ciekawe, że tylko że ślimaki ich nie mają. Ale teraz też nie rozumiem, czemu tak to zrobili. W ten sposób łatwo rozpoznać, które jest nasze, a które jest przeciwne. Chociaż... no nie, ukrywam. Nie pogardziłbym opcją, która pozwala nam wyłączyć aurolki. Ale dobra, nie będę jeszcze szmarudził. Cooldowny, regenerka many. 3 expy. Obrażenia. Jeszcze szansa na tworzenie grobowców, kiedy... No, okej, okay. I co tu jest? Pukentation. Summon a friendly Skelebob with 20 health points. Skelebobs turn into a bone pile on death. Okej. Okay. Czyli to, co do tej pory spotkaliśmy, to nie były Skeleboby, to były jakieś mini trupki. A Skeleboby możemy zdobyć tam. No tak, mimo wszystko pójdę też w tym kierunku trochę, ale spokojnie, zaraz pójdziemy po Skeleboby. Ja chcę boby. W końcu to bob. A dla tych, którzy nie wiedzą, bob to jest jedno z częściej sugerowanych przeze mnie imion i takich jakichś... Nie wiem czemu, ale coś mam, jakiś taki... Jakiś szczególny, można powiedzieć, uwielbienie do imienia bob. Nie pytajcie mi się, skąd się to wzięło się, bo ja nie wiem, ale no. Bob... jest jedną z takich naprawdę najczęstszych imion u mnie. Zresztą... nie wiem, czy da się zauważyć na YouTubach, chociaż pewnie tak. Ale dosłownie Bob i Stefan, przy czym Stefan to szczegółowo Jełop Stefan, są naprawdę moimi takimi najczęstszymi. Ale no, żeby nie było nawet, jeśli mówię Jełop Stefan, nie mówię tego złośliwie, więc jeśli ktoś ma na imię Stefan i uraziłem go, że zawsze jest Jełop Stefan czy coś, spokojnie. U mnie to nie oznacza nic złego, drogi Stefanie, bądź Stefanio, bo w sumie Stefania też mogła być tym trochę urażona jakaś. Ale tak, nie będę może gadał więcej głupot, po prostu skupmy się na tym, żeby nie umierać. I dobra, noc dziewiąta za nami, było easy. Więc tak, idziemy po Skeleboby, czy bardziej do góry po much? Nie, no Skelebob. Teraz pytanie, czy Skelebob będzie dolną ścieżką, czy górną? Zaryzykujmy dolną i... okej... okay. To jest znowu to, że dostałem dodatkowe damage'a. Mogę powiedzieć, że bingo. Trafiliśmy na ścieżkę do Skeleboba idealnie, więc... no, następna noc już będzie ze nami Skelebob, jej. Widzicie, jak się nasz summoner cieszy? No widzicie? Aż tak się cieszy, że się kręci i wyrzuca ślimaki ciągle w jedno miejsce. O nie. Ja bym powiedział, że nie, że straciliśmy groba i mamy bonusa. Wobec nas bonus za posiadanie dwóch lub więcej grobów to, że trochę szybciej wypuszczam ślimaki. Ale no. Odzyskaliśmy go i teraz straciliśmy znowu. No, gwoli przypomnienia. Nie wiem, czy tylko te podstawowe ślimaki, czy każde, ale jak nam giną ogólnie, to mogą stworzyć no, nagrobka z siebie. Tak samo sterte kości i inne takie rzeczy, więc powiedzmy, że po prostu mamy dużo rzeczy, które się dzieją, jeśli nam ktoś z naszych uroczych sługusów umrze. I tak. Jeśli mówisz o uroczych sługusach, to taka anegdotka. Bardzo dobrze też wspominam, jeśli chodzi o takich sługusów, którzy są potężni, czy coś i naprawdę ratują dubsko. A wyglądają teoretycznie uroczo, czy coś, to bardzo przypominam sobie przyzwańca takiego domyślnego, jeśli gracie pod przywołanie, właśnie z Divinity 2, Original Sina. Bo wyobraźcie sobie... nie! To się nie stało! Nie mówcie mi, że mucha mnie ugryzła, taka podstawowa, bo jej nie zauważyłem. Co ja zrobię? Nie będzie znowu achievementa za niebycie trafionym, a szkoda. Takie mega bloby, największe szanse na elitki. Tak, nie będziemy mieć chyba Skeleboba w tą noc, bo wziąłem za dużo expów. Zbyt się płosiłem na expy. No dobra. Tak, jak sobie poradzimy. Czyli następną dopiero będą Skeleboby. No ale tak, wracając. No i tak, ten domyślny przyzwaniec, który tak swoją drogą też tylko napomknę. Według wielu jest najlepszym ze wszystkich dostępnych przyzwańców, więc no, nie opłaca się inwestować w jakieś tam inne umiejętności dla tych, którzy grają w Divinity Original Sin, po to, żeby mieć jakiegoś innego przyzwańca, pokroju, nie wiem, kościana wdową, tak chyba się nazywał pająk, którego można było wzywać, jeśli grało się nekromantą później, albo ten wcześniej dostępny, jakby... nie pamiętam, jak się nazywało, ale ja to zawsze nazywałem zwłokowym ślimakiem. Czy tam, nie wiem, co tam jeszcze było. No, ogólnie było dużo rzeczy. Jeśli gracie pod przywołanie, zwykły podstawowy przywołajek będzie zawsze najlepszy. Ktoś mi ugryzł, ale nie wiem co, bo nie zauważyłem.
przez to, że byłem skupiony na moim głupim gadaniu. No ale wracając. To właśnie tak. Zanim wielu on też jest taki uroczy, niewinny, fajny, a jest naprawdę potężny. I no. Najlepsze można go łatwo dostosować do każdych potrzeb. Przez co jak dużo właśnie zdolności, które bazowo, podkreślam bazowo, działają tylko na niego. Mówię bazowo, bo w jednym z jakby darmowych DLC-ków, które tam Lariani wydali, dodali coś takiego, że można też te wzmocnienia, które się na niego normalnie tylko rzuca, dawać też innym przyzwańcom, jeśli gracie z tym włączonym, co w teorii blokuje achievementy, w praktyce da się to łatwo wyłączyć, ale no, nadal. To tak, tam wtedy wszyscy są dobrze, ale... No, te wzmocnienia, pozwalają wam zrobić z nim co chcecie. Potrzebujecie kogoś, kto będzie strzelał z dystansu? Proszę. Chcecie wojaka potężnego, nie macie? Pod ręką? No proszę bardzo, też możecie go osiągnąć. Ale tak. A po właśnie uroczości. Te ślimaczki też są takie ładne, malutkie, urocze. Są mordercami bez serca. Normalnie niczym tamten stworek. A tylko tak, on jak już jest mistrzem przywołania takim totalnym, to... przestajesz być uroczy. Okej, czyli skeleboby to są te duże szkieletki. Warto zapamiętać. Okej. Dobra. Zobaczmy, czy Skelebob sobie poradzi z tym, co tam będzie. Trochę będzie za dużo dla niego. Okej. Trochę za dużo. Niestety. A i tak pokonał dość sporo oponentów. Ale no. Piękna rzecz. Wracając jeszcze do Divinity. Co zawsze wydawało mi się ciekawe, jak najbardziej rozumiem to z perspektywy balansu, to że w sumie każda postać może mieć tylko jednego przyzwańca. To jest ciekawy trochę zamysł i w ogóle. Nie rozumiem, czemu tak zrobili, jeśli chodzi o balans, ale zawsze mnie zastanawiało, jakby to było, kiedy... powiedzmy, byłaby większa swoboda w tym. Bo to byłoby naprawdę fajnie stworzyć sobie armię z głusów, jakichś roślin bojowych, czy ślimaków, ognistych, innych takich rzeczy, wszystkiego, co tam jest. Może są jakieś metody, żeby to zrobić? Bym musiał sobie poszukać. Tak czy inaczej, na razie się skupmy na tym, co mamy tutaj przy sobie, czyli na poszukiwaniu dodatkowego expa, oczywiście. Dlaczego innego? Nie, tak jest teraz 100% poważnie na rozwijaniu swoich umiejętności. I teraz tak, czy chcę muchy? Powiedziałbym, że teoretycznie nie, ale będąc kompletnie szczerym, no mogłoby się przydać. I okej. Weźmiemy coś sobie już teraz, bo mamy i tak 12% lifestealów, co nie najgorzej. No i przy okazji widzę co jest expy, więc tak. Nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł po expy. I teraz, kiedy to już jest tak zrobione, wysyłamy ślimaki. Liczymy na to, że skeleboby też będą potężne i w ogóle, że wszystko będzie dobrze. Ale tak, jeśli będę ostrożnie rzucał przez węzłami i będę widział te muchy wszystkie, to powinno być okej. Okay. Dobra, skelebob zajmie się tym. Tutaj możemy rzucić ludka mini. Okej. No niestety groby tracimy już teraz, ale nadal, przyznajcie, że... wsparcie od tych grobów, to, że one blokują ten trochę ruch, trochę odpychają i w ogóle są tak, jakie są, to jest świetne. Naprawdę, jeśli ostrożnie tym grać, nadal jestem zdania, że przywoływać jest najpotężniejszą postacią. No dobra, może mag pod orby jest teoretycznie trochę mocniejszy, ale no. Powiedzmy, że przywoływać jest łatwiejszy do setupnięcia. Bo na magu nadal trzeba trafić jakieś tam konkretne rzeczy. Na przywoływaczu? No niekoniecznie, bierzesz sobie po prostu ten, na start umiejętność glutków. Do tego dokładasz ten, łapanie talentów pod regenerkę many i odnowienie umiejętności. I wypuszczasz ślimaki, a kiedy potrzeba dodatkowego wsparcia, wypuszczasz glutki. I po sprawie, gratulacje, właśnie masz Izmode włączony. A na magu, no, jak mamy orby, to już potem tak, ale no, trzeba trochę ich poszukać, żeby ich było dużo. No chyba, że jest ciemno. Mi orby ciągle się trafiają, nawet ich nie chcę. Dobra, więcej wrogów i częściej wrogowie, tak. I... wow, ale fart.
Dwa wzmocnienia ognistej skorupy od razu. No, to teraz nasze ślimaki mogą podpalać wrogów. Uwielbiam tę zdolność. Nie sądziłem, że znajdziemy jej tak dużo naraz. No, ale cóż, udało się. Zobaczmy, ile się to w ogóle odnawia. 2 sekundy. O Jezu. O Jezu. Musimy mocno podinwestować w regenerkę manny, jeśli chcemy spamić ślimakami i glutami naraz. A jeśli będziemy polegać tylko na ślimakach, to będzie dobrze. Dobra, prędkości zaczynają się robić już naprawdę niebezpieczne. Niektórych wrogów. Dobrze, że mam te skeleboby i inne rzeczy. Ale tak, jak widzicie. Te wszystkie nietoperze i inne takie dziadostwa, no... To już zaczyna być takie szybkie. Naprawdę dobrze, że mamy te wszystkie wzmocnienia. Bez nich mogłoby być ciężko. Ale szczerze powiedziawszy, granie pod skeleboby, jakkolwiek wydaje się świetne, tak... Nie wiem, czy jest do końca moim stylem. Miejmy nadzieję, że tym razem mnie nie wykraszuje znowu i będę miał możliwość normalnego podejrzenia, opcji wzięcia jakichś innych i... No, wezmę sobie jakieś ciekawsze. Na razie anti-life-stylowe, nie skeleboby. No, nie wydaje się być moim... takim jakby... totalnie moim stylem i tym, co chciałbym robić. I nie zrozumcie tego źle. O, dostałem jakiś achievement, MVP. Doprawdy tego, że pojedynczy pomagier ubije 5 wrogów. Fajnie. Ale no, wracając. Skeleboby jak najbardziej są świetne. Jako dodatek do czegoś innego. A tutaj no nie widzę. Po prostu na razie tego jako mojego main gimmicka. Tak samo lifestyle. No, fajnie mieć jakiś bonus do lifestyle'owania, ale to raczej jako dodatek do builda. A nie coś, co definiuje wszystko. Ale okej, wrogowie stają się wytrzymalsi niestety. Idziemy tutaj i... Grave Sacrifice. Dobrze, dobrze. Coin Damage. Świetnie. O, tutaj też jest damage, nie zauważyłem, jak ja byłem ślepy. I tak, gdzieś tu miałem iść dalej od tego? W sumie mam jeszcze jeden punkcik, co mogę wziąć. Powiedzmy, że pójdę tutaj. Uuu, XP. Lubię XP. Teraz mam mnożnik razy 2, a co dopiero jak będziemy mieć tego jeszcze więcej. Oj! I walę nogą w biurko. Całe szczęście jakoś mocno. Ale pewnie to słyszeliście w mikrofonie mimo wszystko. Tak, co niby mam mikrofon taki na headsetie. Ale nadal wykrywam trochę więcej, powiedzmy, niż bym tego chciał. Więc tak... Powiedzmy, że no. I wszystko zgubiłem, co chciałem powiedzieć. A! Powiedzmy, że na razie gra pod te skeleboby jest fajna, ale naprawdę chciałbym mieć coś więcej niż tylko ich. W ogóle fajnie by było też, gdyby była opcja nie wzięcia żadnych tych jakby pakietów poszerzonych. Nie żebym narzekał na to, jakie one są, ale... Po prostu... Smutne jest to, że nie zobaczycie drzewka umiejętności tak, jak wyglądało zanim się pojawiły skeleboby, czy te lifestyle i inne rzeczy. No cóż. Ale kurczę, nie, na pewno mimo wszystko ten perk będzie w moim serduszku. Na zawsze. Mówi mi się z nazwy Bob. Gdyby to były skeletony czy jakieś coś, to okej, ale skeleboby. Po prostu oni wiedzą, jak rozbudzić we mnie miłość do danej umiejki. Okej. Widzę, że już powoli nie wyrabiamy. Z ogarnianiem tego wszystkiego. Niedobrze, niedobrze. A cóż, może to być trochę moja wina. I tego, że mam za mało perków sensownych, a za dużo ekspienia. A weźmiemy to na wszelki wielki. I teraz gdzieś tutaj coś jeszcze poważnego było? Teraz mam trochę lagadygę przysłowiową. Bo nie pamiętam, co coś ważnego było, co jest chciałem brać. O, tutaj coś jest. Trending. O! Okej. Jeszcze szybciej będzie się to wszystko odnawiało. Super. Naprawdę super, ale to nie to, co chciałem. Jak się inaczej. Mamy już 4 umiejki. O, można przestawić, fajnie. Dobra, pod 4 mamy zwołanie z powrotem. Mamy muchy, mamy skeleboba, mamy glutki. No spada mega glutko, przez co teraz nie sprawdzimy, ale dobra. Niech będą, i proszę, armia much. I są drzewa. Na szczęście mamy na tyle dużo tego wszystkiego, że... jesteśmy w stanie się opierać drzewom.
sumie, jak tak myślę teraz, muchy może nie były najgłupszym wyborem. Choć one szybko giną, to każda z nich zadaje też trochę tych obrażeń, więc jak trzeba coś szybko ubić, albo dużo cosiów, no to muchy jak najbardziej się sprawdzają. Okej. Okay. Ale patrz, jedna seria much jest w stanie pozbyć się drzewa. To jest umiejętność porównywalna do Skeleboba, więc tak. No, muchy są potężne. Co jak co. Bo jeden Skelebob działa dosłownie tak samo jak armia much. I pozbywa się jednego drzewa. Okej, okay, wiem, że mnie raz ugryzł jakiś wróg, ale to drugie ugryźnięcie? To ktoś mógłby proszę powiedzieć, co to ma być? Oj, gdyby nie lifestyle, to bylibyśmy już pewnie martwi z tego, co widzę. Okej, okay, muchy na każdą linię, proszę. Ratujcie, ratujcie, muchy. Ojeju. Regeneracja many. Tak, definitywnie. Muszę ogarnąć sobie większą regenerację many. Nie wyrabiam. Naprawdę nie wyrabiam na obecnej regeneracji. Chociaż to... Gdyby się udało do tych 2 sekund ją zbić, to byłoby super. Ale pewnie się nie uda, więc... Będę musiał pomyśleć o tym, żeby zgarnąć po prostu więcej many. Ale dobra. Lifestyle mamy ile procent w sumie? 24. Nieźle. Więc tak, powiedzmy, że po prostu mimo wszystko te lifestyle są na tyle potężne, że nadal uważam je za dobry wybór i dobre inwestycje. Gorzej tylko, że okazuje się, że ten jakiś super grobowcowy perk jest tutaj, więc no nie weźmiemy go teraz, ale powiedzmy, że po prostu już sobie odblokuję do niego drogę całą, bo no, warto go będzie wziąć. A teraz idziemy dalej walczyć. Tak, wybaczcie, jeżeli nie słyszeliście teoretycznie tego, co mówiłem, a mój wspaniały PNG tuber i tak coś powiedział. Prawda jest taka, że po prostu kichłem, więc no, musiałem się wyciszyć. A PNG tuber nie reaguje na moje wyciszenia się na OBS-ie, więc dlatego też zachowuję się, jakbym coś mówił. Okej, dobra. Mamy więcej many, super. Ale to niestety niewystarczająco, żeby przetrzymać spam umiejętności, które ja tutaj robię. Nadal mimo wszystko uważam, że Skeleboby są trochę celniejsze od innych. Wyślecie Skeleboba na jakiegoś potężnego wroga, który jest jedyny na linii, pomyślcie sobie w ten sposób, on się odregeneruje i pójdzie jeszcze raz walczyć. Takie są rzadziej dostępne niż takie muchy czy inne rzeczy. Jak najbardziej rozumiem czemu. I dostałem obrażenia, super. Mimo wszystko nie boję się, żebym tu miał przegrać, co nie. Powiedzmy sobie szczerze, tyle co ja tych stworów wypuszczam, to że jeden mnie zregeneruje, co jest prawie pewniakiem. Najbardziej co pewne w sumie w przypadku mógł, bo ile ich tam wysłałem? 6? Jakoś tak? To, że chociaż jednej wskoczy, to 24%, a mi to jest pewniak. No nie będzie achievementa za niebycie trafionym, a szkoda, jak już powtarzam. Ale też nie będzie porażki. O, jak mówiłem, Summoner wydaje mi się najpotężniejszy. Takich... powiedzmy, postaci wszystkich, które mamy, jeśli nie jest jakiś perfekcyjnie ogarnięty. I dobra. 8 punktów, 2 wydajemy na to. Daję to dodatkowego groba, no i to, że groby eksplodują. Świetne rzeczy. Mamy, kolejny generator grobów. Dobra, tu. Bombowe ślimaki. Okej, okay, a tutaj co? Avaris. O, połowa kosztu umiejętności. Czy to coś pomoże? Minimum 5, a no pomogłoby. To zdecydowanie by pomogło. Nadal nie wiem, czy by nam wystarczyło wszystkiego, ale tak pomogłoby na pewno. Proszę, zaczynamy już teraz podejście z 4 grobami tak na dzień dobry. Spora dawka grobów, naprawdę. Podobie mi się to. Bardziej, że każdy nasz stworek może dodać więcej tych grobów i tak dalej. Będziemy ostrożnie tylko podchodzić. Te groby naprawdę mogą nam jeszcze też tutaj uratować sytuację. Omijam oczywiście kwestię samych stworów i tak dalej, ale... Nie. Build pod te groby, skeleboby i tak dalej jest sensowny. Ale jak powtarzam się, chciałbym jeszcze coś mieć do niego. Bo to, co jest, to na razie trochę, powiedzmy, za mało. Brakuje naprawdę jakiegoś tu elementu. Takiego łączącego to wszystko w całość. Może to tylko ja, może to jest naprawdę kompletny i sensowny build.
Ale fajnie był też, żebym ja usłyszał waszą opinię, powiedzmy, na ten temat. Czy waszym zdaniem tutaj czegoś jeszcze brakuje, czy jest to jak najbardziej dobry, kompletny build? Jestem zbyt dużym chciwcem, jeśli chcę czegoś więcej od gry. Okej. Nie ukrywam, trochę overwhelmed się zaczynam czuć przez tych wszystkich wrogów. Czy grobów nawet nie mamy? Super. To tyle z mojego przyspieszonego przywoływania i innych rzeczy fajnych. Okej. 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 Ale tak, spokojnie, gwiazdo kluczu. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie nawet bardzo dobrze. Bo kończy się noc. A my mamy nawet pełne życie. Tak. Jeśli trochę podwyższymy regenerkę many, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to jeszcze wytrzymywać i nie. Regenerki many na szybciej będzie tutaj. Daj są cooldowny, o, nie wiem czy chcę. Bomby na ślimakach oczywiście. O, regenerkę many. Zdecydowanie chcę. Okej, okay, tu. Tak, tak. Chyba to prowadzi do zmniejszenia kosztu. Jeśli tak, to tak, tak, tak. No to tam pójdziemy. Tak czy inaczej, już 5 many w 3 sekundy, więc... już prawie połowicznie wyrabiamy. Ale nadal, połowiczne wyrabianie to nie jest to, co mi wystarczy. By wyrabiać w pełni, a nie w połowie. Okej. Okay. Full focus. Full focus, a zaspokojuj te sprawy. Będzie dobrze. Damy radę. Jest okej. Okay. No, że tak, jest okej. Okay. Oczywiście lepiej by było, gdyby ślimaki były w stanie wytrzymać więcej ciosów, ale no. Po raz kolejny będę powtarzał to samo. Nie jestem pewien, czy to jest w ogóle realne. Bo te ślimaki i tak już są potężne, tak jakie są. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby jeszcze one były w stanie przytankować jakichś większych wrogów. No. Może jakiś perk będzie co dawał. Bo jak powtarzam, nie wiem, jakie perki istnieją. Co będą dawać wyższe tutaj opcje. Oj, jak jestem pogryziony. Muchy musicie mnie uratować. Ale tak, nietoperze i pająki. Może gdyby mi się nie wylosowały nietoperze i pająki, to jeszcze byłoby okej. Okay. Wydaje mi się, że tak, że nietoperze i pająki są tutaj największą zmorą, jeśli chodzi o trafianie mnie swoimi atakami. Oj, nie, proszę nie. Dajcie mi żyć, nie chcę umierać. Ja tutaj tak, haha, to jakie to proste. Nic mi nie grozi. Tymczasem ja teraz, no, przegrałem. Wow. To jest smutek. I co tu mamy? Za opcję Rest in Pieces. More gravestones means more power. Albo Decomposition. Upgrade Decay and Spread it faster. O, zdecydowanie to. A widzę, że z tym pisem też zdobędziemy. Więc okej. Okay. A, szósty. Czy szósty poziom coś fajnego dawał, czy nie? Ja nie wiem. Warto byłoby sprawdzić. Może już będziemy mieć dwa. Może jeszcze nie. O! Już mam dwa. Dobra. Tak czy inaczej na tym kończymy. Na następnym podejściu już się wrysował Decomposition. Appropriation. Takim kombem pójdziemy. Umiejętnością, którą weźmiemy, będzie powiększanie ślimaków. Ciekawa zdolność. A co do tego, czy bierzemy lifesteala, czy lower cooldowns? Tutaj akurat nie wiem. Pewnie zostaniemy lower cooldowns. Wydaje mi się to być ogólnie mocniejsze. Chociaż nie, no, gram pod lifesteala. Bo tutaj mam bonusy do lifesteala. Dobra. I teraz widzę, że na ósemce będzie coś kolejnego. Więc cóż, no. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i no nie jesteście zawiedzeni jakoś szczególnie tym, że jednak z Lamiłem i nie udało się nam wygrać, ale hej, nadal uważam, że było to dobre podejście i cóż, no, to by było na tyle na ten moment, więc trzymajcie się i hej, pa pa!